Bardzo Państwa proszę o spokój. Wysoka Izbo, przed chwilą wysłuchaliśmy skandalicznego wystąpienia posła sprawozdawcy, naprawdę skandalicznego. I mamy tutaj w Sejmie dzisiaj naprawdę dzieje się prawdziwy zamach stanu. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że sędziowie wybrani przez neo-KRS są niegodni dopuszczani do orzekania. A tutaj decyduje Sejm o tym, że sądy mają przestać być niezawisłe. Mieliśmy już w Polsce zamachy stanów. Ale nie było takiego zamachu stanu robionego tylko po to, żeby chronić oszustów i aferzystów. Nie udawajcie, drodzy Państwo, że chcieliście cokolwiek zmienić. Wy tak naprawdę niszczycie Państwo, wyprowadzacie Polskę z Europy tylko po to, żeby chronić ludzi, którzy powinni mieć przez wymiar sprawiedliwości osądzeni. Dziękuję, pani marszałek. Proszę o zadanie pytania pana posła Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. Dziękuję, pani poseł. Pani marszałek, bardzo dziękuję. Pani marszałek, bardzo dziękuję. Pani prezesie. Dziękuję, pani marszałek. Już 26 sekund po. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Proszę, panie pośle, chyba że pan nie zabiera głosu.